Górnik eksploatacji otworowej. Górnicy eksploatacji otworowej zajmują się wydobyciem oraz eksploatacją surowców takich jak ropa naftowa, sól kamienna, siarka czy woda mineralna, a także gaz ziemny. Praca przy odwiertach gazowych jest szczególnie niebezpieczna ze względu na łatwopalność tego surowca. Takie miejsca muszą być odpowiednio oznakowane. Górnicy eksploatacji otworowej ubierają się w specjalne, antystatyczne kombinezony ochronne, aby minimalizować ryzyko pożaru czy wybuchu. Głównym zadaniem w tej pracy jest obserwowanie i kontrolowanie parametrów, takich jak ciśnienie czy temperatura gazu. To bardzo ważne. Każdy wynik odbiegający od normy trzeba jak najszybciej skorygować. Górnicy pracują też w tłoczniach gazu. Obowiązkowym wyposażeniem takiego pracownika są nauszniki przeciwhałasowe, okulary oraz hełm ochronny. Osoba pracująca w zakładzie wydobywczym jest odpowiedzialna również za właściwą dystrybucję gazu poprzez sieć rurociągów. Jakiekolwiek ustergi muszą być jak najszybciej usuwane. To odpowiedzialna praca, która może wywoływać stres. Zaletą pracy górnika eksploatacji otworowej jest stabilna praca w dużych zakładach.